Przygotowania do rundy wiosennej wznowili w miniony poniedziałek piłkarze drugoligowej Siarki. W pierwszych treningach udział wzięło 4 bramkarzy i 19 zawodników z pola. Na tą chwilę Siarkę oficjalnie opuścił tylko jeden zawodnik, 22-letni obrońca Kacper Józefiak, który przeszedł do ekstraklasowej Miedzi Legnica. Start rundy wiosennej zaplanowano na ostatni weekend lutego. Przygotowania trwać będą więc przez najbliższe 7 tygodni, w trakcie których siarkowcy mają zaplanowanych 8 sparingów. Pierwszy mikrocykl treningowy zakończy piątkowy sparing z pierwszoligową Termaliką w Niecieczy.